To są najważniejsze wybory w Stanach Zjednoczonych od lat. Będziemy w samym centrum wydarzeń. Finisz kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych to szalenie ważne wybory, także z polskiej perspektywy. Dwa studia w Warszawie, jedno studio w Stanach Zjednoczonych i grono ekspertów, które w czasie rzeczywistym będzie komentowało wybory, jakich dokonują Amerykanie. 5 listopada punktualnie o 19 startuje wieczór wyborczy Republiki. Ja właśnie startuję podróż do USA, żeby razem z naszymi dziennikarzami obserwować z bliska i relacjonować dla Państwa przebieg głosowania oraz pierwsze wyniki, a te najszybciej poznacie Państwo z Republiki, bo jako jedyni w Polsce współpracujemy z Międzynarodową Agencją Informacyjną AP. Nieprawdopodobne emocje, najnowsze sondaże, współpracujemy z Associated Press, będą Państwo mieli dostęp do najważniejszych i najświeższych informacji. Z bliska obserwujemy to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, z bliska obserwujemy to, co dzieje się w relacjach transatlantyckich. Słyszeliśmy, czytaliśmy niebywałą wypowiedź polskiego premiera, ale przyglądamy się również temu, co dzieje się w Polsce wokół tych właśnie spraw. I tą sprawą na antenie będziemy zajmować się dziś, bo w Gazecie Polskiej codziennie dziś pojawił się tekst dotyczący niczego innego, tylko rosyjskich wpływów dotyczących bezpośrednio Jarosława Strużyka, szefa służby kontrwywiadu wojskowego. W studio w Warszawie witam profesora Sławomira Cęckiewicza. Dzień dobry panie profesorze, cześć Sławku, witaj serdecznie. Dzień dobry. Jeśli ktoś nie miał w rękach jeszcze dzisiejszego wydania Gazety Polskiej codziennie, to krótko tylko zreferuję, co w tym tekście się znajduje. Tekst dotyczy człowieka, który całkiem niedawno wypowiedział te słowa, przypomnijmy. Te 4,5 miesiąca prac komisji od początku czerwca to prawie 40 spotkań. To analiza tysięcy stron. To skierowanie do ministerstw i innych instytucji kilkuset pytań i czytanie prawie 2000 odpowiedzi. Z oczywistych względów analiza niektórych z tych dokumentów wciąż trwa. Podkreślaliśmy również wielokrotnie naszą odpowiedzialność za słowo. Za słowo mówione i za słowo pisane. Komisja nie odtajnia dokumentów. Nie mamy takiego zamiaru. Dlatego też z wyrozumiałością liczymy na to, że i dzisiaj to, co będę mógł powiedzieć, będzie dla Państwa wystarczające, szanując oczekiwania społeczne. Z wyrozumiałością oczekuje Jarosław Strużyk, co chyba oznacza, że on jest wyrozumiały względem tego, że wszyscy ci, którzy o tych sprawach mają najmniejsze pojęcie, wiedzą, że Jarosław Strużyk totalnie się skompromitował, przedstawiając tę serię slajdów. Nie odniósł się do najciekawszych i najważniejszych rzeczy związanych z rosyjskimi wpływami na polską elitę polityczną w ostatnich latach. Nie było tam słowa o zgodzie, nie było tam słowa o resecie, nie było tam słowa o zaangażowaniu jego bezpośredniego podwładnego, wiceszefa służby kontrwywiadu wojskowego, ale nie było tam również ani słowa o rzeczach, w których uczestniczył sam Jarosław Strużyk. Jak dziś donosi Gazeta Polska codziennie, spójrzmy na jej okładkę. Nazwisko przewodniczącego rządowej komisji badającej wpływy rosyjskie i białoruskie sąsiaduje z profesorem doktorem habilitowanym Władimirem Jurjewiczem Stromowowem 1977-2022, rektorem Uniwersytetu Państwowego imienia Dzierżawina w Tambowie. Stromow, podobnie jak Strużyk, współtworzył komitet organizacyjny 6. Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Polska-Rosja i już wówczas był znany z imperialnych poglądów i związków z rosyjskim sektorem bezpieczeństwa. Dzisiejszy szef służby kontrwywiadu wojskowego i człowiek, którego Donald Tusk wskazał jako człowieka, który badać ma rzekome rosyjskie wpływy wśród przeciwników politycznych Donalda Tuska, a konkretnie ludzi, którzy ujawnili jego prorosyjską politykę, sam całkiem niedawno brał udział w komitecie organizacyjnym konferencji robionej wspólnie z oczywistymi putinistami.
Wszystko to działo się w konkretnym miejscu, w uczelni, której kierownictwo związane jest z komunistycznymi służbami, przypomnijmy. Ojciec naukowej kariery Stróżyka, profesor doktor habilitowany Mirosław Minkina, zasługuje na większą uwagę. Minkina to pułkownik rezerwy LWP, syn funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, który swą komunistyczną karierę w Ludowej Armii rozpoczął w 1978 roku, wstępując jednocześnie w szeregi ZSMP i PZPR. Aktywista zarządu miejskiego ZSMP i sekretarz podstawowej organizacji partyjnej PZPR, który, jak czytamy w opinii partyjnej z 1980 roku, z całym oddaniem realizuje linię partii. Minkina zaczął od studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema, ale niemal od razu po jej ukończeniu został instruktorem politycznym i związał się z pionem partyjnym wojska nadzorowanym przez Główny Zarząd Polityczny LWP. Kiedy Jaruzelski wprowadzał stan wojenny, Minkina był już przewodniczącym organizacji młodzieżowej w PZPR, członkiem Komitetu Uczelnianego PZPR i miał predyspozycję do pracy partyjno-politycznej w siłach zbrojnych. Zanim jednak ziściła się perspektywa Głównego Zarządu Politycznego LWP, Minkina zamienił mundur polityka na starszego oficera oświatowego w Departamencie Wychowania Wojska Polskiego, by przez kilka lat funkcjonować w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych, a po przyjęciu Polski do NATO wylądować nawet jako major specjalista w zespole doradcy do spraw obronnego przedstawicielstwa RP przy NATO. W ten sposób dawny politruk został quasi-dyplomatą wojskowym Rzeczypospolitej przy NATO. Zgodnie z duchem czasów w 2002 roku obronił nawet doktorat o Pakcie Północnoatlantyckim na Akademii Obrony Narodowej. Od 2000 roku pułkownik dr Minkina służył w Wojskowych Służbach Specjalnych, gdzie przecięły się jego drogi z kapitanem Jarosławem Stróżykiem w Zarządzie Studiów i Analiz w WSI. Minkina był w latach 2001-2006 zastępcą i szefem Zarządu Studiów i Analiz w WSI oraz przełożonym Stróżyka. Na wieść o likwidacji WSI pułkownik Mirosław Minkina uciekł z wojska. No i gdzieś odnalazł się pan pułkownik? Oczywiście uczelnia wyższa. Jakie jest lepsze miejsce dla człowieka z komunistycznym, wsiarskim życiorysem niż gronostaje i kształcenie przyszłych kadr? W samej karierze naukowej i w samej działalności tego konkretnego miejsca masa jest rosyjskich kontaktów. Profesor pułkownik Mirosław Minkina, który od 2020 roku jest rektorem Uniwersytetu w Siedlcach, pracował tam już wcześniej, jest tu jedynie postacią symboliczną. Jest jednak niezwykle istotny dla ukazania związków tej uczelni z Rosją i Białorusią. Wystarczy wspomnieć, że Uniwersytet w Siedlcach podpisał aż 24 umowy z rosyjskimi uczelniami, z których 17 ma status uczelni państwowych. Współpraca obejmuje również uczelnie, z którymi nie podpisano umów o współpracy. Z kolei na 7 umów z uczelniami białoruskimi, 5 dotyczy szkół państwowych. Wśród rosyjskich uczelni, z którymi Uniwersytet w Siedlcach ma umowę o współpracy i wciąż się nie uchwali, na swoich stronach jest m.in. Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej. Sam Jarosław Stróżyk w całym tym towarzystwie pełnił również bardzo istotną rolę, występując w takim oto ciele. Rektor Mirosław Minkina i kierowana przez niego uczelnia są również znani z organizacji, i to już po ataku Rosji na Ukrainę w 2014 roku, wielu międzynarodowych seminariów i konferencji z cyklu Polska-Rosja z udziałem rosyjskich i białoruskich badaczy oraz samego ambasadora Federacji Rosyjskiej Siergieja Andrzejewa. Jeszcze niedawno Uniwersytet w Siedlcach prowadził specjalną podstronę internetową, która dokumentowała wszystkie inicjatywy polsko-rosyjskie. Strona zniknęła, ale w sieci wciąż można znaleźć wiele informacji o prorosyjskich inicjatywach Uniwersytetu w Siedlcach i jego obecnego rektora. Na jednej ze stron Uniwersytetu bez trudu znaleźliśmy jednak materiały dotyczące 6. Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Polska-Rosja na temat geopolityczny wymiar relacji Rosja-Zachód. 14-15 listopada 2019 roku. Organizatorem był związany z rosyjską armią Tambowski Uniwersytet Państwowy imienia Dzierżawina w Tambowie, z którym zresztą Uniwersytet w Siedlcach zawarł umowę o współpracy. Co najważniejsze, wśród członków Komitetu Organizacyjnego Konferencji
agencji znalazło się nazwisko doktora Jarosława Stróżyka z jednoznaczną afiliacją Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Ale to nie wszystko, bo nazwisko przewodniczącego Rządowej Komisji Badającej Wpływy Rosyjskie i Białoruskie sąsiaduje m.in. ze znanym nam dobrze profesorem, doktorem habilitowanym Władimirem Jurewiczem Stromowowem, rektorem Uniwersytetu Państwowego imienia Dzierżawina w Tambowie. Stromow, podobnie jak Stróżyk, współtworzył Komitet Organizacyjny 6. Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Polska-Rosja i już wówczas był znany z imperialnych poglądów i związków z rosyjskim sektorem bezpieczeństwa. Jarosław Stróżyk w Komitecie Organizacyjnym imprezy i seminariów naukowych, w ramach których rozumiane miały być wzajemne relacje polsko-rosyjskie. Słyszeliśmy to przez całe lata. Jarosław Stróżyk nie zaznaczył tego i nie powiedział o tym w kwestiach i w czasie, kiedy mówił o badaniu rosyjskich wpływów w Polsce. Tak wygląda zresztą dokument pokazujący nazwisko pana Stróżyka w tym towarzystwie. Bardzo proszę. Jak długo utrzymywał pan kontakty z profesorem Stromowowym? Nie znam tego nazwiska, bardzo pana ale nie znam tego nazwiska. Ale współorganizował pan z nim konferencję naukową przed 5 laty? Niespełna? Nie znam takiego nazwiska. Nie zna pan takiego nazwiska? Ale współpracował pan, ale brał pan udział w konferencji naukowej Polska-Rosja? Nie wiem, kto to jest. Nie przypomina pan sobie? Nie znam nazwiska, nie wiem, kto to jest. Pan generał Stróżyk niestety nie zna człowieka, nie wie, o kogo chodzi, no ale my zaraz postaramy się wyjaśnić, o co w ogóle chodzi. Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę z profesorem Cęckiewiczem. Profesor Sławomir Cęckiewicz.